Jezus! Spokojnie, nie ruszaj. Jesteśmy w niebie! Ten hotel nazywa się Palas! Pałac! Nie wierzyliśmy tej nazwie. Pytam się w recepcji, czy będzie ciepła woda. On mówi, a rzeczywiście, 24 godziny na dobę, tylko musisz odkręcić kurek lewy i czekać, aż spłynie woda. Mamy po, nie wiem, po tygodniu pobytu w Indiach, mamy ciepło. Jeszcze tylko kilka kroków i będziemy w Amber Falls. No, we don't need a guide, thank you very much. Tutaj jest bardzo wielu samozwańczych przewodników, jak wszędzie, w każdym podobnym miejscu. Tutaj jest krótka notka informująca o tym, że ci przewodnicy, którzy posiadają licencję, mają takie karty identyfikacyjne w kolorze zielonym. Natomiast ci, którzy będą się tutaj okazywali kartami niebieskimi albo czerwonymi, nie posiadają licencji zaaprobowanej przez tutejsze władze, w związku z czym należy zachować ostrożność. Chcieliśmy zobaczyć ten fort Nahar Garh, czyli blisko naszego hotelu na Starym Mieście. Taksówkarz wywiózł nas w jakieś dziwne miejsce na drogę szybkiego ruchu. Uber Ola is not taking to the madam, then I'll talk to the madam. Madam, this sometime is not working very well. That's why I like to take you by tuk-tuk. Okay? We'll go with you. This is a very good idea. Thank you for your support. Ali. Ali? Yes. Ali. Nice to meet all of you. Nice to meet you, Ali. Patrzcie, co ma Ali napisane. I'm happy to make you happy. I mówi, że to jest jego taka idea, która mu przyświeca przez całe życie. No i okazało się, że przed chwilą wylądowaliśmy w czarnej dupie, jak powiedziałam. Tyli, to się wetnie. Generalnie Google Maps, to był jakiś czarny punkt na mapach Google Maps. I okazało się, że kierowca naszego tuk-tuka zawiózł nas pod nasz hotel, dlatego że ten Nahar Garh Palace, do którego chcemy się udać, tudzież fort, jest właśnie tam. A dwa kroki niżej znajduje się nasz hotel. W związku z tym idziemy zrobić szybką toaletę i będziemy się wspinać właśnie pod górę. No cóż, człowiek uczy się na błędach całe życie, ale było miło, poznaliśmy miłego człowieka. Takie było zrządzenie Allaha najwidoczniej. Mieszane ze słomą lub sianem krowie placki, suszone potem na słońcu, zapewniają opał. Kałem smaruje się ściany domów, aby je symbolicznie oczyścić. Krowi mocz wykorzystywany jest w medycynie ajurwedyjskiej. Nie jest łatwo. Znaczy, zależy kogo spytać. Jeśli o mnie chodzi, nie jest łatwo, gdyby spytać tej pani. Miałaby na pewno inne zdanie na ten temat. Ale idziemy. Jeszcze chwila. A tam widzicie, są toalety. To są toalety. Panowie mogą załatwiać swoje potrzeby, przynajmniej te lżejsze na zewnątrz. Zastanawiam się, gdzie są podobne toalety dla pań. Jakieś osłonięte oczywiście,
ale jeszcze takich tutaj nie znalazłam. Pizzy w Indiach chyba nie polecamy. A jeśli już, to na mały głód. Pałac Wiatrów, Hawa Mahal, czyli ta budowla za moimi plecami, została zbudowana w 1799 roku. Maharaja trzymał tutaj, mieszkały w tym pałacu damy dworu i kobiety urodzone, kobiety z wyższych sfer. Nie wolno im było pokazywać się publicznie, musiały zasłaniać twarz, w związku z czym ten klaster miodu, na który patrzycie, pozwalał im oglądać publiczne życie. Patrzyły przez okna na to, co się dzieje na zewnątrz, a nikt nie mógł widzieć ich. Znajdujemy się w kompleksie świątynnym w miejscowości Galta. To tutaj znajduje się osławiona świątynia Małp, o której nie poczytacie w przewodnikach Lonely Planet. Nie ruszaj się, ona ci nie zrobi. No masz zdjęcie! Zdjęcie masz, ale już się jej możesz delikatnie po... Daj orzeszka i ona zejdzie od ciebie. Waldek, daj jej orzeszka, naprowadź ją orzeszkiem gdzieś. Jezus! Jezus! To nie jest zabawne, Waldek. Możemy się śmiać, ale to się może źle skończyć. Wspinamy się właśnie po zboczach górskich i zwiedzamy świątynie, które mijamy po drodze. Byliśmy w świątyni Hanumana, czyli króla małp. W świątyni, która miała narysowanego Ganeshę. Oczywiście w świątyni Boga Słońca. No i doszliśmy na sam szczyt. Jesteśmy w Galcie, w świątyni Małp, tak ogólnie mówią o tym miejscu. To jest cały kompleks różnych świątyń. Tutaj na szczycie znajduje się świątynia Boga Słońca. Pomarańczowe bindi, które znajduje się na mojej czole, na moim czole, zostało namalowane przez świętego męża Sadhu w świątyni Małp. Umiejscowienie czołowe oznacza, że znajduje się tutaj jedna z najważniejszych czakr w ciele człowieka i to bindi ma mnie chronić przed ubytkami energii. Znowu
znowu wdrapaliśmy się na wzgórze do fortecy Nahargarh. Tak to się mówi? Tak to się mówi. Próbujemy przeczekać tutaj kilka godzin w tej bardzo pięknej scenerii. O 15.20 mamy pociąg do Agry. Będziemy jechać z Jaipuru do Agry. Do tej pory jechaliśmy pociągiem 2 czy 3 razy? Chyba dwa. Był punktualnie, odjechał ze stacji dosłownie 3 do sekundy. Liczymy na to, że dalej będziemy mieć w Indiach tyle szczęścia. Pociągi tutaj lubią się spóźniać nawet po kilka godzin. A my, jak wczoraj urodzeni, Indie nas kochają, my kochamy Indie. Jak się Wam podoba w Indiach? Bardzo nam się podoba w Indiach. Jest super. Polecamy każdemu, żeby sobie tutaj przyjechał i zobaczył na własne oczy, bo tego się nie da opisać. Słuchajcie, w Indiach niewskazane jest używanie owoców, które obieraliby na miejscu, dlatego że nie wiadomo, czy mają czyste ręce po prostu. Jak ja wolimy.